Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Kępińskie Kino Sokolnia zaprasza ponownie od 12 czerwca. Z powodu epidemii placówki rozrywkowe i kulturalne były zamknięte od połowy marca. Cała sytuacja jest bezprecedensowa, powiedział Radio Sud Grzegorz Leks, zastępca dyrektora Kępińskiego Ośrodka Kultury. Nie mieliśmy nigdy jeszcze takiej sytuacji, gdzie kina przestały pracować na 3 miesiące. Cała sprzedaż, cała produkcja filmowa, cała dystrybucja stanęły w miejscu. Dystrybutorzy wstrzymali produkcję i w pierwszej kolejności po złagodzeniu restrykcji związanych z pandemią będzie można zobaczyć filmy przewidziane do emisji w marcu. Co będzie można zobaczyć w Kępnie? Znaczy zagramy na pewno, bo wiem, że mamy sugestie i takie gdzieś jakby korespondencje z widzami, że chcieliby obejrzeć to, co było zaplanowane przed końcem, czyli zagramy na pewno Swingersów, zagramy Sonika dla dzieci, Parasite zagramy też, no i na bieżąco będziemy też premierą, zaczniemy w ogóle ten piątek z Monolitu. No jeszcze nie chcę zdradzać. Na widowni będzie mogła zasiąść tylko połowa widzów, którzy będą musieli oglądać seans z maseczkami na twarzy. Zdaję sobie sprawę z tego, że to jest niekomfortowe oglądanie filmów, no ale musimy spełnić, musimy razem, wspólnie, no, postarać się jakoś przejść przez ten okres. Plusem dużym jest nasza klimatyzacja w kinie, że ona działa na tej zasadzie, że wysysa powietrze z pomieszczenia i wtłacza nowe, więc gdzieś jest to dodatkowy plus tego, że nie będzie takiego zagęszczenia powietrza. Przerwę w działalności kina pracownicy poświęcili na drobne remonty. Zmienił się wystrój holu. Wiadomo, że obiekt już ma 3 lata i trochę osób przeszło. Było widać już zmęczenie ścian, różnych otarć i tak dalej. Mieliśmy też czas, te drobne kosmetyczne rzeczy były zaplanowane już dosyć wcześniej i realizowane. Ale na pewno widzowie będą zaskoczeni. Mam nadzieję, że pozytywnie. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka.